kontekst historyczny tego stwierdzenia, to można by powiedzieć, to jest jakaś pomyłka, że można w ogóle coś takiego powiedzieć, święty Pawle. Mężczyźni mają kochać kobiety jak własne ciało? I zaraz gdzieś tam widzimy te brudne pazury niedomyte, te nogi z różnymi przypadłościami, te niewyprane spodnie, te koszule, które nie są zmieniane, no i w tym wszystkim to ciało. Ale oczywiście wiemy dokładnie, że w tamtych czasach bardzo budowano wiele łaźni i czystość ciała, zwłaszcza jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy przychodzili do tych łaźni, ta czystość była ogromna. Czystość była pożądana. I dlatego patrząc na tamten czas, to stwierdzenie, że mężczyźni powinni kochać, szanować swoje własne żony jak własne ciało, jest zupełnie na miejscu. A więc dobrze ułożone włosy, a więc dobrze przycięte paznokcie, a więc czystość ciała w każdym wymiarze mówi o tym, że skoro potrafisz tak dbać o siebie, to również zadbaj o tę osobę, która jest ci dana przez Pana Boga po to, żeby ją szanować. I dlatego ten szacunek do ciała odnosi się również do duszy, do emocji, do wszystkiego tak naprawdę. Mężczyzna powinien kochać swoją własną żonę, tak jak kocha swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje zainteresowania. Po prostu powinien w tej miłości poszukiwać najwyższego dobra tej drugiej osoby, ponieważ można powiedzieć, że żona jest jakby największą wartością, która sprawia, że mężczyzna jest prawdziwym mężczyzną, jest prawdziwym opiekunem, jest prawdziwym troszczącym się o dobro domu, ojcem, stróżem, tym, który sprawia pomyślność tego domu.